Witam Cię w Kancelarii Prawnej SH. Nazywam się Arkadiusz Słupek i jestem prawnikiem. W tym wideoblogu odpowiem na pytanie, jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku. I tak na przykładzie. Zmarł Pan Krzysztof, nie pozostawiając po sobie testamentu. Do spadku po nim uprawnionymi są jego dwóch synów oraz córka Zofia. Zofia postanowiła złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu. Wskazała w nim sąd swoje dane osobowe oraz dane swoich braci. Następnie zawarła w nim swoje żądanie oraz wskazała uzasadnienie, w którym wskazała, kto powinien odziedziczyć po zmarłym ojcu i w jakim ułamku. Do wniosku dołączyła odpis skróconego aktu zgonu ojca oraz skrócone odpisy aktu urodzenia swoich braci oraz swój. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku pani Zofia wraz z dokumentami złożyła w sądzie rejonowym, znajdującym się w obszarze właściwości ostatniego miejsca zamieszkania jej ojca. Podsumowując, aby uzyskać stwierdzenie nabycia spadku, należy sporządzić odpowiedni wniosek i przedłożyć go sądowi. Bądź jeśli stanowisko spadkodawców są zgodne, można to uczynić u notariusza. Wspomniany wniosek do sądu musi zawierać oznaczenie sądu, dane wnioskodawcy i uczestników, ale również żądania i uzasadnienie tych żądań. Dołączyć do niego należy skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócony odpis aktu urodzenia wnioskodawcy oraz innych uczestników postępowania. Odpowiednim sądem do złożenia wniosku będzie sąd rejonowy znajdujący się w obszarze właściwości ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W niektórych przypadkach zaś może być to sąd w miejscowości, w której znajduje się majątek spadkodawcy.